W tabeli przedstawiono, jak zmieniał się koszt nabycia niewielkiej działki w pewnej okolicy, począwszy od 1990 roku. Jakiego rodzaju funkcja pasuje najlepiej jako model matematyczny tej zależności? No i tutaj jest tabela: mamy czas w latach i koszt w tysiącach złotych. I mamy odpowiedzieć, jaki to jest model. Tutaj się to nie zmieściło, więc przesunę: czy to jest zależność liniowa, czy wykładnicza? Jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie rozwiązać to zadanie. Dobrze, teraz popatrzmy na to razem. Popatrzmy najpierw, jak tutaj przyrasta ten czas. Tutaj od 0 do 2, no to wzrasta nam o 2 lata. Tutaj też. O 2 lata. No i tak dalej. Widzimy, że tutaj za każdym razem mamy przyrost plus 2 lata. Czyli w tej tabeli czas rośnie, rośnie cały czas o stałą wartość. Co 2 lata mamy podane ceny tej działki. No i teraz, gdybyśmy mieli tutaj zależność liniową, to dla stałego wzrostu o, stały, o stałą różnicę tego czasu spodziewalibyśmy się, że również tutaj ta cena będzie przyrastać o pewną stałą wartość, że tutaj będzie się dodawała pewna stała. Jeżeli tak będzie, to to będzie wzrost liniowy. Jeżeli tutaj by było tak, że ilora z kolejnych wartości by był stały, czyli tutaj te wartości by przyrastały o pewien stały czynnik, no to wtedy mielibyśmy zależność wykładniczą. No to najpierw sprawdźmy może, czy to jest zależność liniowa i popatrzmy, o ile tutaj wzrasta koszt tej działki. Co dwa lata. No tutaj muszę ile dodać? Tutaj muszę dodać 6,9. Tutaj muszę dodać 7,2. Tutaj muszę dodać 7. Tutaj muszę dodać. 6,8, żeby tę wartość otrzymać, a tutaj muszę dodać znowu 7,2. No, widzimy, że ten wzrost nie jest o stałą wartość, że ta wartość się tutaj troszkę zmienia przez kolejne lata, ale się zmienia bardzo niewiele. Widzimy, że tutaj wszystkie te przyrosty są bardzo bliskie 7, czasami troszkę mniej niż 7, czasami troszkę więcej niż 7, ale są mniej więcej w przybliżeniu równe 7. Tutaj nawet jest dokładnie równe 7, tutaj jest troszkę mniej niż 7, tu jest troszkę więcej niż 7, ale te odstępstwa od tej siódemki są niewielkie. Czyli to są jakieś dane wzięte z życia. Wiadomo, że w, realnym, w realnych pomiarach, czy w danych takich na temat cen, nigdy nie jest tak, że przyrost jest dokładnie liniowy. Ale tutaj widzimy, że w bardzo dobrym przybliżeniu ten przyrost jest liniowy. Gdybyśmy narysowali te te punkty na wykresie, no to zobaczylibyśmy, że one nie układają się dokładnie na jednej linii, ale bardzo blisko jakiejś pewnej jednej linii, wyznaczonej właśnie przez, przez nachylenie takie, że tutaj mamy przyrost w latach o 2, a przyrost w wartości tej działki o 7000. tysięcy. Teraz moglibyśmy jeszcze oczywiście sprawdzić, czy na pewno ten przyrost nie jest wykładniczy i policzyć te ilorazy tych kolejnych wartości, ale widać, że, że te ilorazy tutaj, jak będę dzielił na przykład 65,1 przez 57,9, to ten iloraz będzie na pewno dużo mniejszy niż iloraz 36,9 przez 30. Tutaj na początku te ilorazy będą coraz większe, a potem będą malały, więc, więc na pewno to nie jest zależność wykładnicza, tylko to jest właśnie zależność liniowa. Nie jest ona dokładnie liniowa, ale model zależności liniowej będzie najlepiej pasował do tych danych, które mamy w tabeli, dlatego że widzimy, że tutaj ten przyrost jest Prak prawie stały. Niewiele się tutaj różni w kolejnych latach od siedmiu.